Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015. W dzisiejszym odcinku będziemy rozwozić gnojówkę, także zaczynajmy. Kupiłem sobie beczko na gnojówkę. Taki nówka sztuka z salonu prosto przywieziona. Już sobie napełniłem. Tylko to tak kiepsko wygląda ten wałek. O, może odepnę. Że tak. Ta 80 nie ma dolnego zaczepu i zapięło beczkę na górny, no i widzicie ten wałek, jak to wygląda. Trochę kiepsko, no ale trudno. Jak tak musi być, no to musi, no. No lecimy na pole. Ostatnio my sobie kosili rzepak. No to teraz czas nawozić pola. Obornika mam mało, no to niestety nie będzie obornika. Ale lecimy na pole. Zobaczymy, ile beczek zdążę wywieźć. Więc całego pola raczej nie nawiozę, nie zdążę w odcinku. Posiane pole jakieś, a my lecimy tam na ściernisko porzepakowe. Zaczniemy tu od kraja. Ja czy w ogóle widać? Kiepsko widać, gdzie jest rozlane, ale to tak na wyczucie zrobimy. Bo jest ten mod sieczki, dlatego gdy nie było modu sieczki, to by lepiej było widać. Nic nie widać. Tak mniej więcej myślę, że coś takiego, ale to tak. Kiepsko to widzę. Oj, za blisko może. Jak patrzę na ślady, jak jechałem ciągnikiem. No ale to tak. Nie za bardzo widać. Dobra, lecimy napełnić. I teraz pojadę napełnić i ślady znikną mi, to tak kiepsko trochę. A trudno, no. Jakoś może rozlejemy. Zobaczy się. Szybki ciągnik, to szybko przejedziemy tam z powrotem. Szkoda, że tu drogi nie ma na wprost, tak. Tu jednej, a tu drugiej tej. Można by było jeździć, tylko ten rów taki jest, że nie przejedzie się ciągnikiem. Dojeżdżamy na farmę. Tutaj sobie nakręcimy. Napełnia się? Napełnia. Pomału napełnimy. Co jest? Lol.
skończyło się. Gdzie są krowy? Myślałem, że więcej miałem tego obornika. Lol. To kiepsko trochę. To nawet nie rozwieziemy dużo. To chyba taki króciutki odcinek będzie. Nie spodziewałem się, że tak mało będzie gnojówki. No to trudno, no to zrobię taki krótszy odcinek. Myślałem, że było więcej tej gnojówki. Sorki za to krótkie cięcie, już jestem z powrotem. Przelecimy. Rozsiejemy jeszcze to i zakończę odcinek. Będzie taki, no około 10 minut, no to znowu nie aż taki krótki. No. Są ślady czy znikły? Cholera, znikły. A nie, są. Dobra, to lecimy tutaj. Dobrze, że nie znikły. To się jedzie obok. I widać gdzie jest, ale no to trudno, no będę musiał nawozy rozsiać, no to i tak będę od nowa rozsiewał całe pole później to. Albo przyspieszę czas, że przybyło gnojówki, no nie wiem. A, dobra, no. Nie ma więcej, no to co poradzę, no. Się troszkę zawiodłem, bo odkąd zacząłem nagrywać na tej mapie, to krowy mam. Nawet nie popatrzyłem sobie, a myślałem, że tej gnojówki tam trochę jest. A tu kicha. A jadę na gospodareczkę. Sobie zakończymy odcinek. Tą łąkę może skoszę se, siano zrobię, albo może nie, nie wiem, bo na inną mapę bym się przerzucił. Tam mnie troszkę zaczyna denerwować mapa, bym się przerzucił na taką dużą już mapę. Takie maszyny, nie mam już takich małych, mam dość spore, komba już mam taki większy. Się przerzucił na większą mapę jakąś, no ale to nie wiem jeszcze. Zobaczy się. Na taką, co są cielęta, ja bym sobie cielęta może robił. Albo świnie. Dobra, tu stanę. Albo jeszcze zaparkuję gdzieś we wiacie. Ups. Zahaczyłem. Dobra, gdzie by zaparkować? Tutaj się nakręcimy. I obok prasy cofnę. Z tego sprzętu już zgromadziliśmy w tym sezonie. A dobra, w tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na więcej. Jeżeli filmik się spodobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę. W opisie macie różne linki. Trzymajcie się, cześć.